Witam, Tolistejo. Wiem, że mógłbym zaatakować armię orków, tą taką zdradziecką, ale nie uczynię tego, gdyż tam jest bohater, a to oznacza zawsze kłopoty. Może bowiem czarować. Teraz raczej poszukamy jakiejś słabszej formacji. No i przed walką chciałbym uzupełnić manę. Czy tak tu? To może być trochę mało. To już bardziej mi się podoba. Mamy trochę szału, więc nie jest najgorzej. Teraz tylko szybko. Może być. Okej. Okay. Uciekły wilkoelfy. Nie wszystkie. Łapeczki w takim sobie miejscu są. No właśnie, tu musimy bardzo uważać na lepszą wersję łowców. To jest zwłaszcza groźne. Zatrute strzały. Strzały oddziału są zatruwane przed oddaniem salwy. Zadają celowi od 8 do 12 obrażeń fizycznych, zatruwając go. Teraz może tego użyć. Tu na obszar spada wiele strzał. Jednostka może trafić jednocześnie wiele wrogich oddziałów, zadając każdemu od 3 do 4 obrażeń fizycznych. I to tak, nie wiem, co dwie tury może używać. Dużo punktów życia. No nic, musimy coś tutaj wymyślić. Tak sobie myślę, żeby tu przenieść jednostkę i tutaj przywołać jednostkę. Ale nim to się stanie... Ile ja tego potrzebowałem? 31. No trochę za dużo zużyłem. Znaczy za długo trwało, zanim się tutaj pojawiłem, także trochę szału się zmarnowało. Teraz pomyślmy, może bym szał wygenerował z pomocą deszczu ognia. A ile ja mogę kosztu? 20, to dobrze. Czyli powiedzmy, że uderzyłbym w ten sposób. Mamy szał. Teraz tak, tu... Tu wydaje mi się, że byłoby optymalnie przejąć, chociaż tutaj też wydaje się być to całkiem sensowne. A nie będzie, że tak. Mam przynajmniej pewność co do jednostki, którą przejmę. A to jest ta najgroźniejsza. Tu wiadomo, strzelcy jeszcze są też groźni, ale już chyba raczej mniej groźni. Tu można by było przyblokować armię droższym portalem. Teraz się zastanawiam nad tym, ale nie, no muszę tutaj dostarczyć moim przeciwnikom jakichś problemów. A może właśnie tu i przyblokować tu. Czyli tak, tak. Komuś oberwie? Dobrze. Tak, tak, i się wbijajcie. Dobrze, a teraz bardzo mnie interesuje, gdzie przywołam demoniczną bestię. Miejsce całkiem fajne. Chociaż wolałbym tu. Ale nie, nie, no niech będzie, że tak. Tutaj, no musimy zadbać o to, żeby moi przeciwnicy mieli do czego strzelać. Czyli po prostu tu, totem leczący w to miejsce. Tak bezpośrednio nie chcę ustawiać, bo... No bo tutaj ta jednostka potrafi taką obszarówkę ubić, więc lepiej, jeżeli by użyła jej na totemiku, no to żeby właśnie tylko totemik oberwał. Ale generalnie tu najgorzej to nie wygląda, chyba że tu się pojawią problemy. O właśnie, o to chodziło, żeby odwrócić uwagę. No to tutaj wiadomo, żeby się nam lepiej walczyło. I... coś do tankowania obrażeń. Może chochliki? To będzie bolało. No trudno. Okej. Okay. O właśnie, to już jest nowa tura. A to oznacza, że możemy przywołać nowe portale. Tylko czy to na pewno ma sens? W sumie tak. Można by tu zablokować. Tak, tańsza wersja.
tutaj, a droższą bardziej tu. I więcej raczej nie będę portali przywoływał. Skupię się na innych aspektach gry. Dobrze, wycofamy tu. I wulkan, wulkan właśnie tu, w to miejsce. To powinno też odwracać uwagę, mówi to bardzo skutecznie. Świetnie. Dobrze. No cóż, teraz to już tylko strzelanie zostało, więc... Tutaj. Chciałbym zaatakować większą ilość jednostek, ale tu nie ma po temu żadnych szans, więc może skupmy się bardziej na łucznika. Są po prostu groźniejsi. No i proszę, to co się też tak bardzo spodziewałem, stało się. Dobrze, ale teraz musimy totemik życia przywołać. Dobrze, tu będzie można wpaść. A jednak nie. A tu też można walczyć. Całkiem fajnie. Dobrze, tu nic, ale 24 to już jest dużo. Przypatrzmy się... blisko. Trzeba będzie sobie poczekać. Dobrze, to tu nic. Tutaj też jest dobrze. Lecz nie mamy zapewnione. Dobrze, właśnie to mogłoby osłabić. Ale jeszcze może to. Zaczniemy budować mściciela. O właśnie, właśnie tu byłoby idealne, bo jakby jednostki atakowały, no to by obrywały. To jest raz, a druga chyba tu. Druga opcja użycia. Teraz tak, tu szał sobie troszkę większy. Oj. Może pozwólcie orzeszkowi, żeby uderzył, co? Spójrzmy na to. Jeszcze tu. Nie, nie. No to muszę mieć pewność, to wiemy tu. I teraz tak. Raczej tu. Muszę osłabić. W tej chwili jednostka nie jest blokowana, ale myślę, że... A, już jest. Już jest blokowana. Teraz się zastanawiam nad podmianką. Ponieważ ta formacja tutaj nie jest dla mnie wielkim problemem. Wolę właśnie, żeby ta walka tutaj się toczyła, więc... Tak i tak. O, i tu będzie dużo ciekawiej, jak zaatakują moje Cerbery. Tu czy tu? W sumie to nie ma znaczenia wielkiego. Najważniejsze, że jednostki... A nie, no. Może to oberwały, ale to akurat nie było fajne. Dobrze, teraz tak. Mam do wyboru kulkę. Chyba tak. Kulka wydaje mi się być dobrą opcją. Tutaj jest zablokowane przejście. A tu osłabimy. Tak, więcej totemów czy więcej obrażeń? Nie no. Niech będzie, że więcej totemów. Dobrze. Zniszczenie wulkanu, nawet jak nastąpi, to nie będzie dla mnie wielki problem. A jednostka traci czas. Tu jest ok. Tutaj też nic nie zrobimy. O, wulkan zaatakował. Akurat moje jednostki porwały. Ale to nie był problem. Tutaj też coś podstali.
No dobrze, ale teraz tak, właśnie, bo muszę o tym zawsze pamiętać, tak? I jeszcze tutaj drugi raz. Nie no, nie będziemy się tutaj przemieszczać, tylko tyle, że... Może to, płomień namiętności... Chociaż z drugiej strony... Ale nie, to niedługo już. Czyli tak, tutaj. Liczę na to, że orzeszek tu będzie dobijał, ale to jeszcze poczekamy z tym. Musimy się odnowić, ta super skuteczna technika walki. A to może potrwać jeszcze trochę czasu. Może atak z dystansu. Aha. A może słabsza wersja dałaby radę? Tym razem tu. Tylko proszę, żeby tu nikt nie ginął. Aha, dobrze, ja mam na to wpływ, dobra. To może tu osłabnę. To miało być osłabienie, a nie zabicie. To można kroczek i będziemy kopać. Z kopyta. Teraz to już bardziej obrażenia się liczą. Może warto byłoby szał zachować na kolejną bitwę. Pomyślmy o tym. Tak. I zawsze tu mniej. Okej. Jest dobrze. Właśnie, właśnie, teraz będzie szansa, tylko proszę. No lepsze to, niż by miała tu zginąć ta jednostka. Ja chcę jednak ją dobić, a jest szansa, że... Nie! Uff. A, już myślałem. No i? I jest szansa. No nie ma pewności, ale cóż, bijemy. I... No nie. Nie ma lekko. Mściciel. Tu. I... Tu w zasadzie to nie chcę nikomu dawać. Tu niech będzie. Że tak. No to nic, czekamy. Tu... będziemy osłabiali jednak silniejszą formację. Może przeżyją słabsze formacje wroga do następnego użycia szału. Ha. Dobra, osłabiamy. Właśnie szał muszę sobie podbudować, bo z maną, no to wiecie jak jest. Bez flaszek się nie obejdzie. Tu można by było wycofać formację. A tutaj z kopyta. Tutaj obrażenia. Niech czują się obrażeni. Tutaj. Dobra, nie będzie. Piękny unik. No dobra. Może się uda tu. Ale to nie teraz, dopiero w następnej turze. Co najmniej raz by mógł zaczarować. Mściciel. A niech będzie, że tu. Dobrze. 5 zostało, ale 5 to jest tak mało, że w zasadzie to nie mam co z tym zrobić. To lepiej niech zostanie. Przyjrzyjmy się tutaj. Czyli 28 przeciwników musiałoby zostać. Czyli tak, tutaj nic. Mhm.
Zostawmy tutaj dojście, więc po prostu kroczek tu. Uderzamy. Jeszcze za dużo. I już jest dobrze. Tylko musimy mieć szansę. I właśnie mamy. Ale mało szału. No, blisko nowego poziomu. I jeńcy, trochę kasy. Ale coś chciałbym sprawdzić. Oddział elfickich pogromców został zniszczony. Aha, to jest ta z tych jednostek specjalnie wysłanych przeciwko... przeciwko nam. Tu nic. Tu też nic. Teraz tak, tu chciałem zajrzeć. 116 użyć, a potrzebujemy 150. To nie jest problem. Tutaj... No właśnie. 189 jednostek zabitych, a potrzebujemy 200. To ja bym powiedział, że to już jest blisko. I wtedy bardzo zyskamy. Czyli tak, to jest wszystko ok. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Spotykamy się w kolejnym.